południowej Polsce, około 60 km od Krakowa, znajdował się jeden z największych nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady, Auschwitz. Był to obóz koncentracyjny, pracy i miejsce zagłady. Auschwitz to największy cmentarz w Europie i prawdopodobnie na świecie. Składał się z trzech obozów, w tym Birkenau i około 30 podobozów na powierzchni 100 km kwadratowych. Więziono w nim ponad 1 300 000 ludzi z całej Europy, z czego 80% nigdy nie zdołało go opuścić. Początkowo obiekt był przeznaczony dla 10 tysięcy więźniów, ale szybko się rozrósł. Auschwitz, pomyślany jako modelowe miasto dla niemieckich osadników, miało zawierać gigantyczny kompleks przemysłowy produkujący gumę i paliwo lotnicze. Miało to być nazistowskie miasto, dające początek kolonizacji wschodu. Ambitny projekt przerodził się w obiekt ostatecznego rozwiązania. Szczyt działalności obozu przypadł na okres deportacji Żydów z Węgier. Szacuje się, że każdego dnia mordowano tu 12 tysięcy osób. Pod koniec wojny duża część Auschwitz została zniszczona przez nazistów, ale jego pozostałości istnieją do dziś. W komorze gazowej, która znajdowała się tam, mieściło się ponad 2000 osób. Dzięki pozostałościom po obozie, obrazach generowanych komputerowo, zeznaniom świadków, unikalnym zdjęciom, możemy prześledzić rozbudowę Auschwitz realizowaną przez III Rzeszę. Te zdjęcia były robione w tajemnicy. To najcenniejsze dokumenty w historii fotografii. Ten album jest ważnym odkryciem, ponieważ w obozach nie można było robić zdjęć. Ponad 7 dekad po wyzwoleniu badamy pozostałości najstarszego w historii obozu koncentracyjnego i zagłady, będącego symbolem Holokaustu. U progu II wojny światowej nazistowskie Niemcy usiłowały podbić Europę. Celem Adolfa Hitlera było uczynienie z III Rzeszy najpotężniejszego imperium na świecie. Chodziło o ideologię, odzyskanie terytoriów, do których Niemcy rościły sobie prawo, i zajęcie terenów aż pod Moskwę, aby stworzyć imperium. Rzeszę w prawdziwym rozumieniu tego słowa. W tym celu Hitler planował skolonizować ogromny obszar Europy Wschodniej. Na dowód determinacji Hitlera w ciągu zaledwie 18 miesięcy zaanektowano Austrię, Czechosłowację i Polskę. We wrześniu 1939 roku, po inwazji na niemieckojęzyczne kraje europejskie, wizja Hitlera wymknęła się spod kontroli. Ale jak zniewolić ludność, by zbudować to gigantyczne imperium i zapewnić dobrobyt rasie aryjskiej? Gdy Hitler doszedł do władzy, w Niemczech powstały obozy koncentracyjne. Obozy koncentracyjne zostały stworzone przez nazistów w latach 30. XX wieku. Na początku II wojny światowej było ich już kilkanaście. Po wybudowaniu kompleksów w Dachau, Sachsenhausen, Buchenwaldzie, Rosenburgu i Ravensbrück w Niemczech, a następnie Mauthausen w Austrii, Heinrich Himmler postanowił stworzyć kolejne. Tym razem jego uwagę przykuło miasto położone około 60 km od Krakowa na Górnym Śląsku, w południowej Polsce. Oświęcim, czyli po niemiecku Auschwitz.
Górny Śląsk był historycznym wschodnim krańcem Niemiec w ich największych granicach. Dla Himmlera Auschwitz stało się symbolem podboju terenów wschodnich. Kolonizacja miała się odbywać przez osadnictwo i budowanie miast. Jednym z nich było Oświęcim. Miało to być modelowe miasto służące zasiedlaniu wschodu. Oświęcim miał ku temu dobre warunki. Okoliczne ziemie były żyzne, w pobliżu znajdowały się liczne kopalnie. Ponadto miasto leżało w sercu gęstego węzła kolejowego z połączeniami do Berlina, Kijowa, Warszawy i Budapesztu. SS zorientowało się, że Auschwitz ma połączenia komunikacyjne z całą Europą, co czyniło go miejscem strategicznym. Równolegle z projektem urbanizacyjnym na przedmieściach powstał obóz koncentracyjny, mający na celu zniewolenie ludności z całego regionu. Himmler uznał, że to znakomita lokalizacja. Tu powstał pierwszy z wielu obozów znajdujących się na terenie Polski. Później zapadła decyzja o przekształceniu jednego z nich w ośrodek zagłady. Auschwitz był największym kompleksem obozów. Był ucieleśnieniem polityki nazistów w trakcie II wojny światowej. Znajdowały się tu zarówno obozy koncentracyjne, pracy, jak i miejsca zagłady. Na obrzeżach Starego Miasta wybudowano trzy główne obozy. W maju 1940 roku, 2 kilometry na południowy zachód, powstał główny obóz o nazwie Auschwitz I Stammlager, który od razu stał się jednym z najważniejszych w systemie nazistowskich obozów koncentracyjnych. W październiku 1941 roku, 3 kilometry na północny zachód, powstał obóz Auschwitz II Birkenau, który obejmował również strefę śmierci. Rok później, około 10 km na wschód, powstał Auschwitz III Monowitz, obóz mający zapewnić siłę roboczą w przemyśle. Razem kompleks zajmował 40 km2, tyle co powierzchnia Lyonu. To ogromny obszar, ale na tym nie poprzestano. Pozostałe 30 obozów zajmowały trzykrotnie większe terytorium i zawsze były budowane w pobliżu fabryk i kopalni. Auschwitz było stale rozbudowywane. Nawet w 1945 roku, gdy na jego terytorium wkroczyła Armia Czerwona. Obozy całkowicie zmieniły charakterystykę regionu i pozostawiły ślady widoczne do dziś. Wszystko zaczęło się w 1940 roku, na terenie dawnych koszar wojskowych. Obóz składał się z siedziby komendanta i trzech budynków dla SS. Za podwójnym ogrodzeniem z drutu kolczastego znajdowało się 28 bloków dla więźniów. Z dala od zgiełku miasta budowano baraki dla więźniów deportowanych z terytoriów zajętych przez nazistowskie Niemcy. Mieścił się tu również garnizon, który stale się powiększał, i ogromne hale fabryczne, w których produkowano niezbędne zaopatrzenie. Początkowo obóz miał mieścić 10 tysięcy osadzonych, ale szybko został rozbudowany. Przebywało w nim 30 tysięcy więźniów. Na początku w obozie byli głównie Polacy, wywodzący się ze społecznej elity. Do obozu trafiali więźniowie polityczni, intelektualiści, studenci, Żydzi i inne ofiary prześladowań z całej Europy.
Wszyscy byli traktowani z niezwykłą brutalnością. Warunki były przerażające. Przemoc, głód, choroby. W samym Auschwitz z wycieńczenia zmarło 70 tysięcy polskich więźniów. Ten terror został opisany przez Witolda Pileckiego w raporcie, który został potajemnie przekazany ruchowi oporu. Polski oficer został dobrowolnie schwytany i uwięziony w Oświęcimiu we wrześniu 1940 roku, by na własne oczy zobaczyć, czego dopuścili się naziści. Drzwi wagonu zostały gwałtownie otwarte. Oślepiły nas światła, raus krzyczeli. SS-mani bili nas po głowach i plecach kolbami karabinów. Kazali szybko wysiadać. 10 przypadkowych mężczyzn wyciągnięto z tłumu i rozstrzelano. Zwłoki ciągnięto na pasku przywiązanym do nogi. Psy rzucały się na zwłoki. SS-manów bardzo to bawiło. Na terenie obozu więźniowie byli rozbierani do naga, goleni i zamykani w barakach. Proces dehumanizacji był dobrze zorganizowany. Terroryzowanie więźniów zaczynało się w pierwszych godzinach od przybycia do obozu. Kazano im się rozbierać, umieszczano w hali z natryskami, z których leciała lodowata albo wrząca woda. Bito ich, kopano i maltretowano. To był początek koszmaru, jaki im zgotowano. Po otrzymaniu pasiaka i pary chodaków, więźniowie dołączali do jednego z przeznaczonych dla nich bloków. Pierwotnie w każdym z budynków miało być zakwaterowanych 700 więźniów, ale ponieważ obóz był stale przepełniony, zwykle w każdym przebywało po 1000. Więźniowie otrzymywali 200 gramów chleba i miskę zupy dziennie. To mniej niż 1000 kalorii, czyli 2/3 minimalnego zapotrzebowania. Osadzeni byli głodzeni. To powodowało, że poszukiwali w otoczeniu byle jakiego zepsutego pokarmu. Dostawali biegunki. W ciągu kilku tygodni wielu z nich zmarło. Ale jak SS mogło znęcać się nad tak dużą liczbą ludzi bez obawy o bunt, skoro więźniowie byli znacznie liczniejsi niż aresztanci? Po raz kolejny system został zaprojektowany od samego początku tak, aby złamać wszelkie oznaki buntu. System działał sprawnie, bo więźniów pilnowali inni więźniowie. Często byli to przestępcy. Mordercy i złodzieje zdolni do niewiarygodnej przemocy, zwłaszcza gdy mieli władzę nad innymi. Oprócz natrysków, kolejnym brutalnym trybikiem w machinie terroru były codzienne apele. Rano i wieczorem więźniowie byli liczeni. Liczba osadzonych musiała się zgadzać. Jeśli tak nie było, odliczanie należało powtórzyć. Niektóre apele potrafiły trwać nawet 19 godzin. Więźniowie byli niedożywieni, wyczerpani przymusową pracą. Musieli stać godzinami bez względu na warunki atmosferyczne, nawet w skrajnym zimnie. Wielu z nich umierało. Wspominają o tym wszyscy ocaleli, bez względu na obóz, w jakim byli przetrzymywani. Próby ucieczki były surowo karane. Jako przykład
wieszano winnych na oczach innych więźniów. Za wyroki odpowiadały specjalne służby powołane do represji, mające kwaterę w bloku 11, zwanym blokiem śmierci. Więźniowie oskarżeni o łamanie zasad panujących w obozie byli przenoszeni do bloku 11. Tam też odbywały się rozprawy sądowe. To było więzienie w więzieniu. Tam traktowano więźniów znacznie brutalniej niż na terenie obozu. Martyrisés encore plus qu'ils ne le sont dans le camp lui-même. W piwnicy mieściło się 28 ciasnych cel. W sekcji 22 znajdowały się 4 karcery o powierzchni mniejszej niż metr kwadratowy. Więźniowie wchodzili do nich na czworaka przez niskie drzwi. Byli zamykani w grupach czteroosobowych lub liczniejszych. Jedynym źródłem powietrza był otwór wielkości paczki papierosów. Kara trwała od 5 do 10 nocy. Rano więźniowie byli wypuszczani i zmuszani do pracy. Ci, którzy przeżyli, byli tak wyczerpani, że z ledwością dotrwali do końca wyroku. The next night and continue till the end of the punishment. Donc on a vraiment un lieu. Chodziło o to, żeby człowieka złamać. De la détention, c'est de littéralement casser. Niektórzy byli tak więzieni przed wykonaniem wyroku śmierci. D'un point de vue punitif, puis il y a aussi ceux qui vont être détenus là avant d'être exécutés. W tym budynku sądzono i skazywano na śmierć przez zastrzyk lub rozstrzelanie. To teren egzekucji, miejsce, gdzie rozstrzeliwano tysiące mężczyzn, kobiet i dzieci. Stawiano ich w szeregu i strzelano w tył głowy. We wrześniu 1941 roku w piwnicy bloku 11 przeprowadzono pierwsze próby zagazowania cyklonem B, pestycydem z cyjanowodorem. Cyklon B był znany jako preparat na prusaki. Używano go do tępienia insektów. Testowano go na 600 radzieckich jeńcach i 250 Polakach. SS po raz pierwszy użyło cyklonu B w Auschwitz. Zabarykadowano piwnice i zasłonięte okna. Polscy i radzieccy więźniowie poddani temu eksperymentowi konali przez 3 dni. Et soviétiques qui ont été désignés pour ce gazage vont agoniser pendant 3 jours et 3 nuits. Był to pierwszy krok do przekształcenia obozu pracy w obóz zagłady. W dawnym składzie amunicji powstała komora gazowa. Była wyposażona w piec krematoryjny K1. Dziennie spalano 400 ciał, ale ofiar było znacznie więcej. Ginęli tu ludzie wielu narodowości. Polacy, potem sowieccy jeńcy wojenni, a po 1942 roku Żydzi, gdy zaczęło się ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. W ciągu 5 lat
W Auschwitz zginęło kilka tysięcy czeskich więźniów, 15 tysięcy jeńców radzieckich i 70 tysięcy Polaków. Mimo ciągłego powiększania terytorium obozu, nie był on w stanie poradzić sobie z ciągłym napływem deportowanych więźniów. Zimą 1941 roku, 3 km na zachód, Heinrich Himmler zarządził budowę nowego obiektu na zrównanej z ziemią wsi Brzezinka. Stanie się on największym obozem koncentracyjnym reżimu nazistowskiego i miejscem zagłady Auschwitz II-Birkenau. Początkowo o Birkenau mówiono w kontekście inwazji na ZSRR, znanej jako Operacja Barbarossa. Miało to być miejsce dla 200 tysięcy jeńców radzieckich, którzy mieli stanowić siłę roboczą. Im dłużej trwała wojna, tym bardziej ambitna okazywała się polityka nazistowska. Birkenau był tego doskonałą ilustracją. Początkowo obóz miał być przeznaczony dla 100 tysięcy, a potem dla 200 tysięcy radzieckich jeńców. Było to zanim zaplanowano ludobójstwo europejskich Żydów. Ostatecznie tworzył prostokąt o długości 2,5 km i szerokości 700 metrów wraz z obiektami przeznaczonymi do eksterminacji. Wszystko otoczone kilometrami drutu kolczastego. Był to obszar zajmujący 175 hektarów powierzchni, tyle co 238 boisk piłkarskich, podzielonych na trzy części. B1, składające się z dwóch obozów, B2 z sześciu obozów i nigdy nieukończone rozszerzenie B3 o nazwie Meksyk. Aby pomieścić wszystkich osadzonych, 300 z 600 zaplanowanych budynków zostało zbudowanych przez samych więźniów. Tylko kominy drewnianych baraków i murowane bloki przetrwały próbę czasu. Obóz Birkenau został zbudowany przez pierwszych jeńców wojennych. Pracowali w zatrważających warunkach. Żaden z nich nie przeżył. Lokalna wioska została rozebrana, a materiały wykorzystane do budowy jednostki B1. Począwszy od 1942 roku, inni więźniowie zbudowali obiekty B2 i B3, zastępując Sowietów. Był to stały plac budowy. Wzniesiono garnizon dla SS, szpital i infrastrukturę, ale nie dla osadzonych, tylko dla Niemców. Blitzkrieg, na który liczył Hitler, nie powiódł się. Ta militarna i gospodarcza porażka nazistowskich Niemiec zmieniła przebieg wojny i zaważyła na losach obozu. Porażka na froncie wschodnim sprawiła, że zabrakło siły roboczej. Dlatego Niemcy musieli poszukać jej gdzie indziej. Dwudziestego piątego stycznia 1942 roku, kiedy 5 milionów Żydów było już ofiarami III Rzeszy, a wysocy dygnitarze nazistowscy dopiero co zaplanowali ostateczne rozwiązanie, na tajnej konferencji w Wannsee Himmler poinformował kierownictwo obozu w Birkenau, że 150 tysięcy Żydów zostanie tam deportowanych do pracy przymusowej. Wiosną pierwsze transporty wyruszyły z Francji i Słowacji. W przełomowym momencie, który trwał zaledwie kilka miesięcy, zdecydowano, że Żydzi zostaną zesłani do Oświęcimia na masową śmierć. Był to początek ostatecznego rozwiązania. Sześć miesięcy później, w lipcu 1942 roku, reżim nazistowski po raz pierwszy zdecydował się nie tylko na wykorzystywanie żydowskiej siły roboczej, ale także na mordowanie wszystkich tych, których uznano za niezdolnych do pracy. Podobnie jak Treblinka, Sobibór i Bełżec, Birkenau stał się ośrodkiem zagłady. Ośrodki zagłady powstawały według zapotrzebowania. Do Treblinki przywożono Żydów z Warszawy.
Ale jedynym miejscem przeznaczonym do unicestwiania wszystkich europejskich Żydów było Auschwitz. Aby móc przyjąć wszystkich deportowanych, wybudowano kolejne rampy. Pierwsza powstała wiosną 1942 roku, kilometr od Auschwitz i 600 metrów od Birkenau. Nosiła nazwę Judenrampe. W ciągu zaledwie 2 lat przywieziono tu 500 000 mężczyzn, kobiet i dzieci. Nikt nie przeżył. Druga platforma, zwana Bahnrampe, powstała w maju 1944 roku i funkcjonowała przez kilka miesięcy, ale stała się najbardziej znanym symbolem Holokaustu. 3 tory prowadziły do wnętrza obozu, co umożliwiało wjazd kilku pociągów jednocześnie, prosto pod bramy komór gazowych. W każdym transporcie przywożono od 1000 do 3500 osób. Każda z nich przechodziła przez rampę. W ciągu 6 tygodni trafiło tu ponad 430 tysięcy węgierskich Żydów. Była to największa eksterminacja w historii obozu koncentracyjnego Auschwitz. Do tej pory w obozie zginęło 500 tysięcy ludzi. Liczba ta szybko się podwoiła. W 4 lub 5 transportach do obozu trafiało około 15 tysięcy osób dziennie. W hołdzie dla ofiar zachowano ten wagon towarowy. To były wagony bydlęce. Służyły do przewozu towarów i zwierząt, nie ludzi. W czasie wojny, gdy deportowano ludność żydowską, Niemcy korzystali z każdego możliwego rodzaju transportu. Warunki były katastrofalne. Wyjechaliśmy w niedzielę rano. W wagonie było około 100 osób. Niektórzy stali, inni siedzieli. Zamienialiśmy się, żeby każdy mógł odpocząć. Było bardzo ciasno. Nasz wagon nie miał otwartych okien. Wszystkie okiennice były zamknięte. Powietrze i światło dostawało się tylko przez szpary między deskami. To było straszne. Zesłańcy nie mieli pojęcia, co ich czeka. To zdjęcie, robione wiosną 1944 roku, przedstawia transport węgierskich Żydów. Widać, że niektórzy z nich odczuli ulgę po wyjściu z pociągu. Tego nie da się zapomnieć. Odblokowano drzwi. Jechaliśmy bez powietrza i światła. Ludzie załatwiali się pod siebie. Łatwo sobie wyobrazić, jaki panował odór. Gdy wysiadłam, poczułam ulgę. Wreszcie mogłam oddychać. Nasz pociąg przejechał przez bramy i toczył się do końca obozu. Gdy drzwi zostały odblokowane, kazano nam wysiąść. Wszyscy milczeli. Tylko SS-mani krzyczeli. Te niezwykłe zdjęcia są jedynymi dokumentami przedstawiającymi działający obóz śmierci. Pochodzą ze zbioru 197 zdjęć znalezionego w obozie Dora Mittelbau w kwietniu 1945 roku. Zbiór zwany jest albumem Lili Jacob. Od nazwiska ocalałej, która go znalazła, jest ważnym źródłem historycznym. Widzimy Żydów idących do komory gazowej. Dzięki dokumentacji możemy poznać skalę procesu eksterminacji. W
Fotografie znajdują się w Muzeum Historii Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie. To bardzo ważne znalezisko, ponieważ w obozach nie można było robić zdjęć. Widzimy, jak ludzie wysiadają z wagonów i czekają na rozkazy SS. Potem następuje selekcja. Na tych fotografiach SS z asystą więźniów dzieli przybyłych na cztery grupy. Dwie stoją przy wejściu do obozu, dwie po przeciwnej stronie. Następuje rozłączenie wagonów, żeby zrobić miejsce. Na środku stoją uzbrojeni naziści i rozpoczynają selekcję. Szukano ludzi zdrowych i młodych, takich, którzy nadawali się do niewolniczej pracy. Oddzielano ich od starców, niepełnosprawnych, dzieci i matek z dziećmi. To był proceder charakterystyczny dla Auschwitz. SS potrzebowało siły roboczej do rozbudowy obozu. Dlatego zdecydowało się tymczasowo zachować przy życiu niewielką liczbę Żydów, którzy początkowo mieli zostać zgładzeni. Nie było w tym żadnej logiki. W sekundę oceniali, kto jest w dobrej kondycji i nadaje się do pracy. Selekcja rzadko kiedy przebiegała spokojnie. To są zdjęcia robione z perspektywy SS. Nie przedstawiają przejmujących scen, upadających, mdlejących ludzi, czyli tego, jak zazwyczaj wyobrażamy sobie selekcję w obozie zagłady. Fotografie zostały wykonane przez dwóch fotografów SS. Były dobrze przemyślane. Nie przedstawiają scen przemocy. Widzimy tylko to, co Niemcy chcieli pokazać. Zdjęcia miały stanowić dowód dla Himmlera, że deportacja Żydów z Węgier odbywa się sprawnie i jest dobrze zarządzana. Więźniowie niezdolni do pracy, ale mogący się poruszać, byli odsyłani do komór gazowych oddalonych od obozu albo drogą Hauptstrasse do krematoriów 2 i 3. Mieszczących się 500 metrów dalej, albo Lagerstrasse, która przecinała obóz i prowadziła do krematoriów 4 i 5, oddalonych o ponad kilometr. Około 80% Żydów nigdy nie trafiło do obozu pracy. Natychmiast zostali skazani na śmierć. Zdarzały się transporty, począwszy od maja 1942 roku, z których wszyscy więźniowie trafiali do komór gazowych. Zdjęcia wykonane w małym brzozowym lasku na północny zachód od obozu pokazują czekających ludzi, którzy nie mają pojęcia, że za chwilę zginą. Ostatnie zdjęcia miały pokazać, jak sprawnie SS działa i jak ogłupia ludzi. Poza kadrem na obrzeżach lasu znajdują się dwie komory gazowe. Mimo wielu fotografii, niektóre obiekty wcale się na nich nie pojawiają. Mowa o budynkach przeznaczonych do masowej eksterminacji. Pierwsze próby zagazowania odbyły się w gospodarstwach pozostałych po polskich wsiach. Budynki zostały uszczelnione. Nadano im numery 1 i 2. Zagazowane ciała wrzucono do dołów i zasypano wapnem w pobliżu budynków, które już nie istnieją. Z dwóch pierwszych komór gazowych zbudowanych w 1942 roku na zachód i północny zachód od obozu nie pozostało prawie nic. Fundamenty wskazują, że był to budynek o powierzchni około 120 m2, podzielony na cztery szczelne pomieszczenia.
Fin 1942, ça pose des problèmes. Auschwitz miało być miastem przeznaczonym dla niemieckich osadników. La ville est une ville destinée à des colons allemands. W dodatku wszędzie były niemieckie garnizony SS, a masowe groby mogły spowodować zatrucie wód gruntowych. To stanowiło problem już w 1942 roku. Zabijanie ludzi nie było kłopotem. Naziści nie wiedzieli, co robić z ciałami. Dlatego przy komorach gazowych wybudowano ogromne krematoria. Powstał zintegrowany system przypominający linię montażową. SS pozbywało się ciał w tym samym pomieszczeniu, w którym zagazowywano ludzi. Od tego momentu Oświęcim stał się obozem śmierci. Historycy szacują, że w budynkach 1 i 2 zamordowano około 200 tysięcy osób. Wraz z budową nowych komór gazowych oddanych do użytku w 1943 roku, K4 i K5 na północ od obozu oraz K2 i K3 na końcu rampy, Birkenau stał się miejscem największego ludobójstwa w historii ludzkości. To, co widzimy tu za mną, to ruiny komory gazowej i krematorium numer 2. W komorze, która mieściła się na dole, jednorazowo można było umieścić ponad 2000 osób. Tu, w krematorium, niemiecka firma wybudowała 5 pieców. W ciągu doby palono 1400 zwłok, oficjalnie, bo liczba ta często była większa. W nowych kompleksach wszystko było dokładnie przemyślane. W bliźniaczych krematoriach 2 i 3 ofiary schodziły do piwnicy, by się rozebrać i wziąć prysznic. Do ścian przybito ponumerowane haki, co miało sugerować, że właściciele odzyskają swoje ubrania. Następnie więźniowie przechodzili do hali z natryskami o powierzchni 210 m2. Wyposażonej w natryski i kolumny ciągnące się od podłogi do sufitu, z których ulatniał się gaz. W tym czasie naziści w maskach gazowych chodzili na dach, otwierali kominy i wpuszczali gaz. Ludzie, którzy stali blisko kolumn, umierali bardzo szybko. Teoretycznie potrzeba około 18-20 minut, żeby cyklon B mógł zabić. Po przewietrzeniu pomieszczenia ofiarom golono głowy, a ciała transportowano windą na górę. Następnie wyrywano złote zęby i przeprowadzano eksperymenty. Potem ciała trafiały do jednego z 5 ogromnych pieców krematoryjnych. Podczas eksterminacji węgierskich Żydów piece działały całą dobę. Szczyt działalności Birkenau przypada na okres deportacji Żydów z Węgier w drugim kwartale 1944 roku. Szacuje się, że dziennie mordowano i palono ciała około 12 tysięcy osób. Prochy zabitych wrzucano do rzeki. Czasem używano ich jako nawozu lub utwardzacza do dróg wraz z fragmentami kości. David Oler, ocalały żydowski więzień, i Sonderkommando bardzo dokładnie opisał działanie krematoriów. Sonderkommando to więźniowie wyznaczeni do pracy przy eksterminacji współosadzonych. To oni odprowadzali transporty do komór gazowych, obcinali włosy, zabierali ubrania i przenosili ciała do krematoriów. Sonderkommando byli zobowiązani do zachowania tajemnicy, odizolowani od reszty zatrzymanych i często zabijani przez SS. Mimo zakazu fotografowania budynków, w których dochodziło do eksterminacji,
członkowie Sonderkommando wykonali 4 zdjęcia. Z narażeniem życia Alberto Herrera i garstka polskich bojowników ruchu oporu zdołali wnieść do strefy śmierci aparat fotograficzny znaleziony wśród mienia skonfiskowanego więźnia. Zdjęcia zrobione przez Alberto i małą grupę ruchu oporu w ramach Sonderkommando są świadectwem zagłady. Fotografie pokazują, co działo się w komorach gazowych. Wiązało się to z narażeniem życia, ale ci więźniowie podejrzewali, że i tak nie przeżyją. Zależało im, aby świat się dowiedział. Zdjęcie jest fizycznym i namacalnym dowodem tego, co się stało. Pierwsze dwa zdjęcia pokazują grupę kobiet, z których część jest naga. To zdjęcie jest zrobione na oślep, co świadczy o tym, że fotograf działał w ukryciu. Ale gdy przyjrzeć się dokładnie, widać kilka kobiet, z których część była już rozebrana i szła w lewo od kadru, prawdopodobnie w kierunku krematorium 4. Więc jest to początek operacji gazowania. Kolejne dwa zdjęcia pokazują, jak pozbywano się ciał. To zdjęcie zostało wykonane z wnętrza budynku i pokazuje Sonderkommando przy pracy. Więźniowie wrzucają ciała do dołów. SS bacznie przyglądało się tym czynnościom. Na zdjęciu widać jednego z nich. Te wieże strażnicze zostały zachowane, dlatego wiemy, że fotograf musiał ukryć się w komorze gazowej. Pour un membre du Sonderkommando pour se cacher des SS. Te zdjęcia zrobione w tajemnicy być może są najlepszymi świadectwami ludobójstwa dokonanego w Oświęcimiu. Ujawniają rzeczywistość Holokaustu, która nigdy nie miała ujrzeć światła dziennego. Po zrobieniu zdjęć fotograf musiał wyjąć film z aparatu i schować sprzęt. Film trafił poza teren prac Sonderkommando, a następnie poza obóz. Trafił do ludzi, którzy zdołali go bezpiecznie przechować. Uważa się, że negatyw został przemycony z Auschwitz w tubce po paście do zębów. Dotarł do polskiego ruchu oporu w Krakowie 4 września 1944 roku. W zbiorach Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, starannie zabezpieczonych przed światłem i wilgocią, zachował się kolejny ślad ukryty przez Sonderkommando Birkenau. Są notatki jednego z członków Sonderkommando. Obejmują 12 stron zapisanych w grece. Ten dokument ukryty w butelce zakopanej na głębokości 30 cm w pobliżu krematorium 3 został przypadkowo znaleziony w 1980 roku, ale na skutek działania wilgoci był nieczytelny. Dopiero po 30 latach postęp technologiczny pozwolił odczytać jego treść. Autorem tych notatek był Marcel Nadziari. Przybył do obozu w kwietniu 1944 roku i bardzo szczegółowo opisał działalność Sonderkommando. Transportujemy zwłoki niewinnych kobiet i dzieci do windy, która przewozi je do pomieszczenia z piecami. Tam są spalane bez żadnego paliwa, ze względu na zawarty w ciałach tłuszcz. Przywieziono około 600 tysięcy węgierskich, francuskich i polskich Żydów, a teraz około 10 tysięcy czeskich Żydów. Tragedia, którą widziały moje oczy, jest nie do opisania. Do tej pory odnaleziono pół tuzina świadectw zakopanych przez Sonderkommando. Blisko 1000 więźniów zostało zmuszonych do pracy w strefie śmierci. Deportowani, którzy nie trafili do komory gazowej, byli kierowani do innego budynku, przeznaczonego dla robotników przymusowych, centralnej sauny. Zostałam wepchnięta do pomieszczenia, gdzie nas rozebrano. To było straszne przeżycie.
Po rozebraniu się do naga, zesłańcy musieli przejść długim korytarzem do pomieszczenia, w którym byli goleni i tatuowani. Mam mały tatuaż. A16696. Gdy się mylono, przekreślano numer, a prawidłowy tatuowano powyżej. Następnie Iwet i pozostałe kobiety zostały skierowane do pomieszczenia z prysznicami. Jedyne zdjęcie z tego etapu przedstawia więźniów płci męskiej z butami w rękach. Jedyną pamiątką po ich dawnym życiu. W kolejnym pomieszczeniu deportowani otrzymywali zdezynfekowany w dużych kadziach pasiak. Byli gotowi do pracy przymusowej. Cała procedura trwała od 3 do 4 godzin, w zależności od miejsca i rodzaju przydzielonej pracy. Istnieją inne zdjęcia, które zostały wykonane przez aliantów podczas lotniczych misji rozpoznawczych. Czy wiedzieli, co dzieje się w Auschwitz? Na tym zdjęciu Royal Air Force z 23 sierpnia 1944 roku widać wyraźnie rampę, na którą przyjeżdżały pociągi. Komory gazowe 2, 3, 4 i 5, a także dym z dołów spalania. Naprzeciwko centralnej sauny, gdzie Yvette i Jeanette zostały ogolone, znajdowała się grupa baraków zwana Kanadą. To miejsce, gdzie przechowywano rzeczy osobiste osób zamordowanych w komorach gazowych, zanim zostały one wywiezione do Niemiec. Wszystkie żydowskie dobra musiały przynosić korzyść Rzeszy. Mienie deportowanych zabierano na rampie. Komando ładowało je na ciężarówki i przewoziło do Kanady, gdzie były sortowane. Dziś tony tych przedmiotów, porzuconych przez nazistów podczas ewakuacji obozu, przechowywane są za ogromnymi szybami bloku 4 Muzeum Auschwitz. Te przedmioty wiele mówią. Po pierwsze, to ostatni ślad po ofiarach, które zostały zamordowane i po których ślad zaginął. Po drugie, te stosy rzeczy, niektóre z nazwiskami, jak walizki, pokazują rozmiar zbrodni popełnionych przez nazistów. Obok strefy śmierci trwała niekończąca się budowa. W latach 1940-44 naziści wykorzystywali więźniów do budowy laboratoriów badawczych, gospodarstw rolnych, fabryk broni, a także do wydobycia węgla. Na terenie Auschwitz, liczącym 60 km2, utworzono 40 podobozów, w których przetrzymywano przymusowych robotników. Największy z nich, położony 8 km na wschód od Birkenau, nosił nazwę Auschwitz III-Monowitz. Monowitz był obozem pracy przy fabryce Buna-Werke. Prawie wszyscy jego więźniowie byli Żydami. Szacuje się, że w 1944 roku przetrzymywano tam co najmniej 15 tysięcy osób. Więźniowie obozu Monowitz, z którego pozostałości stoją do dziś, zostali przydzieleni do budowy największej fabryki chemicznej w Europie, Buna-Werke. Kompleks ten, którego część nadal istnieje, zajmował ponad 350 hektarów. Buna była ogromnym kompleksem przemysłowym zbudowanym jak tabliczka czekolady, kawałek po kawałku, który systematycznie był wdrażany do pracy. Jednym z celów była produkcja syntetycznego kauczuku, a począwszy od 1942 roku paliwa lotniczego. Dziś ta fabryka nadal produkuje paliwo, głównie do rakiet. Zakład należał do IG Farben, konsorcjum wiodących niemieckich firm chemicznych.
IG Farben pokrywał prawie 90% wszystkich potrzeb niemieckiego przemysłu chemicznego. Należały do niego Aqua, Bayer, BASF i kilka innych. Prawie każdy niemiecki gigant przemysłowy miał zakład w Auschwitz i wykorzystywał do pracy siłę roboczą z obozu koncentracyjnego. Więźniowie byli wynajmowani do Buna za 3 do 4 marek dziennie. Połowę pensji niewykwalifikowanego niemieckiego robotnika. Niecały kilometr od fabryki więźniowie obozu pracowali na innej budowie, ogromnym projekcie urbanistycznym dla Aryjczyków. Jesteśmy w środku osiedla IG Farben, które zostało zbudowane po to, aby warunki życia przyszłych niemieckich osadników i pracowników fabryki były bardziej komfortowe. W tym nowoczesnym mieście przeznaczonym dla 40 tysięcy mieszkańców planowano wybudować 12 szkół, 6 przedszkoli, około 20 boisk sportowych, kina i hotele. Te plany nigdy nie zostały zrealizowane z powodu braku czasu i braku materiałów budowlanych, cegieł i stali zbrojeniowej. W tych domach zamieszkanych obecnie przez polskie rodziny mieszkało kiedyś 7 tysięcy niemieckich osadników. Zimą 1945 roku, gdy hitlerowskie Niemcy były atakowane na wszystkich frontach, SS postanowiło zatrzeć najbardziej kompromitujące ślady swoich zbrodni. Po wysadzeniu komór gazowych i spaleniu prawie wszystkich archiwów obozowych, opuścili Auschwitz. 17 stycznia rozpoczęły się marsze śmierci. Po wkroczeniu Sowietów przymusowo ewakuowano 70 tysięcy więźniów, którzy po trwających do 15 dni marszach z okazjonalnymi postojami zostali przeniesieni do tzw. obozów Starej Rzeszy, takich jak Buchenwald i Bergen-Belsen. Historycy szacują, że 1/4 zatrzymanych nie przeżyła marszów śmierci. Kiedy 10 dni później Armia Czerwona wkroczyła do obozów, pozostało w nich tylko od 6 do 7 tysięcy więźniów, zbyt słabych, by ich ewakuować. Rozmiar zbrodni nazistowskich nieprędko ujrzał światło dzienne, zwłaszcza że Sowieci zastali jeden z największych obozów koncentracyjnych, w zasadzie całkowicie pusty. Było w nim zaledwie kilka tysięcy osób. To wyjaśnia, dlaczego pamięć o Auschwitz przez lata była wypierana, aż do lat 60., gdy stał się międzynarodowym symbolem nazistowskiej agresji. 4 miesiące po Auschwitz I, Birkenau i Monowitz wyzwolono pozostałe obozy. W ciągu 4 lat w obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz zginęło ponad 1 100 000 osób, w tym 1 000 000 Żydów. Auschwitz jest największym cmentarzem w Europie i prawdopodobnie największym na całym świecie. W 1947 roku polski rząd podjął decyzję o zachowaniu terenów Auschwitz i Birkenau. Pozostałe podobozy zaczęły popadać w niepamięć. Obóz powinien zostać zachowany. Jest to miejsce, które jest świadkiem historii. Powstała w nim fabryka śmierci, to dowód popełnionej zbrodni. Nie wolno nam o tym zapomnieć. Dziś organizacje i historycy walczą o zachowanie tych pozostałości, aby uczcić pamięć tych, którzy stracili życie w jednym z najgorszych nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady. Wersja polska, Kanal Plus. Tekst Anna Czujna. Czytał Marek Lelek.